Na rynku kryptowalut panuje takie powszechne przekonanie, że jest tylko i wyłącznie jedna metoda na zarobek, tak? Czyli kupić sobie Bitcoina, kupić Ethereum, kupić jakieś altcoiny, poczekać i sprzedać. Wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa trading, czego się spodziewać lub na odwrót. Z drugiej strony są osoby nowe, które często przychodzą z Instagrama, z jakichś tam grupek sygnałowych, z jakichś tam forexowych tworów i dziwac, które sprawiły, że taka osoba myśli, że rynek krypto to jest tylko i wyłącznie trading, że trzeba odpalać pozycję na dźwigni i tylko z tego się zarabia. Więc film. Opowiem Wam z mojej perspektywy, na bazie wieloletniego doświadczenia, jak to wygląda, jakie cechy charakteru trzeba mieć, żeby na poszczególnej z tych e, metod zarabiać, czego się spodziewać, na co uważać, a co robić, żeby odnieść sukces w tym i w tym. I na tej podstawie chciałbym, żebyście sami mogli stwierdzić, co Wam idzie najlepiej i czego po sobie po prostu się spodziewać, czego od siebie wymagać i w którą stronę się na rynku kryptowoldu dalej rozwijać, tak? Bo prawda jest taka, że dużo tego czasu teraz już nie mamy na no, jakieś tam rozterki emocjonalne. Jest okres, w którym trzeba każdy dzień Korzystywać, tak, dzień po dniu dogrywać jakieś deale, szukać projektów, no, fajne trade odpalać, więc no nie sposób teraz przez kolejny rok zastanawiać się, co jest dla nas, bo hossa przemienia nam między palcami, jak tam piasek na pustyni po prostu zniknie. Po podmuchu wiatru mocnym, i rzeczywiście będzie po ptakach. Więc po prostu zakładamy, że mamy horyzont czasowy rzędu 18 czy 24 miesięcy i chcemy w tym okresie zarobić jak najwięcej się da. Ale przez to, że mamy często złe wzorce zachowań i ktoś nam coś pokazał, ale często po prostu nieumiejętnie, popełniamy szereg błędów, które sprawiają, że tracimy później pieniądze. A tego oczywiście chcemy jako inwestorzy uniknąć. Generalnie trzeba podkreślić, że zarówno trading, jak i inwestowanie długoterminowe to są powiedzmy takie dwa główne filary rynku kryptowalut, na których on stoi. To są metody, strategie na największy zarobek i często po prostu można je kultywować regularnie, tak? Bo szereg inwestorów, szczególnie tych, którzy pochodzą z lat kilku wstecz, w ogóle wywodzą się z inwestowania tylko i wyłącznie w altcoiny, tak? Kiedyś nie było czegoś takiego jak trading, nie było w ogóle dźwigni na giełdach, przez co ludzie ograniczali się do znajdowania kryptowaluty, która może urosnąć, kupienia jej po dobrej cenie, poczekania i sprzedania drożej. Wtedy było to też sporo łatwiejsze, bo jednak czego byśmy nie kupili to z reguły zamieniało się w złoto. No taka była charakterystyka rynku i często po prostu bez żadnej wiedzy można było na nim zarabiać, tylko i wyłącznie przez to, że ludzie kupowali po trochu różnych kryptowalut i one cały czas rosły na wartości, a że było ich relatywnie niewiele, wybór był niewielki, to wszystkie pompowały razem z całym rynkiem krypto. I zdarzało się, przykładowo w grudniu 2017 roku, że kupując 10 randomowych kryptowalut po miesiącu czy dwóch mieliście 1000% więcej, tak? Sumarycznie jedna wzrosła 2000%, druga 700% i zysk był rewelacyjny w ciągu miesiąca czy dwóch, ale no te czasy minęły, tak łatwo nie będzie. Należy się skupić na tym, co działa, co umiemy i na wiedzy, którą umiemy sobie ustrukturyzować i na poczet właśnie zarobku na rynku krypto, potem wykorzystać, jak już ją zaimplementujemy we własnej strategii. Więc ja mam, słuchajcie, takie wrażenie, jak obserwuję te wasze ruchy, że wielu z was po prostu męczy się, bije się z koniem, szarpie z tym rynkiem, a finalnie nic z tego do końca nie ma, tak? bo wy próbujecie wszystkiego po trochu, próbujecie gdzieś tam tu jakiegoś airdropa dostać, tu próbujecie, nie wiem, znaleźć magicznie coina, który urośnie z drugiej strony odpalacie jakieś zagrania na dźwigni i to oczywiście może się ze sobą łączyć, ale ciężko się wyskilować w tych wszystkich dziedzinach, jeżeli równolegle wiecie, łapiecie wszystkie sroki za ogon i próbujecie rzeczywiście po prostu podejść do rynku kryptowalut tak bardzo obszernie, komplementarnie, jako osoba pojedyncza, jako jednostka, która chce po prostu coś zrobić. I spokojnie, nie będzie zaraz reklamy areny i tak już tam nabór na razie zamknięty. Mówię ogólnie, że e, jesteście osobami, które chcą pojąć wszystko, chcą dotknąć wszystkich możliwych gdzieś tam metod na zarobie. Na rynku krypto, a finalnie macie albo średnie efekty, albo mierne, albo w ogóle jesteście na minusie, bo nie wiecie, jak się za to wszystko zabrać. Jeszcze słuchajcie, przerwę na chwilę ten mój monolog, opowieść, ale jeżeli się film podoba, chcecie takich więcej, lubicie mój kanał, to zostawcie subskrypcję na kanale. Zapominacie o tym. Większość z Was nie subskrybuje kanału, a to Wam pokaże te moje filmy wcześniej, wyżej, gdzieś na YouTubie. Mi pozwoli lepiej szybciej pracować, lepiej się rozwijać, więc zachęcam do subskrypcji i kciuka w górę, jeżeli doceniacie moją pracę, lecimy dalej. I taką moją małą radą jest serio specjalizacja. To działa nie tylko na rynku pracy w Polsce, ale też na rynku krypto. Po prostu na bazie charakterystyki poszczególnych przedsięwzięć ja na waszym miejscu potrzebny do sprawy w taki sposób, że zwaliduję najpierw, co mi wychodzi najlepiej, w czym, na ile się znam, mam szansę odnieść sukces i później kultywował dalsze gdzieś tam nauki w tej jednej wąskiej dziedzinie. Tak? Oczywiście można sobie tam pod jakieś dropy klikać coś, ale ja na przykład szczerze nie robię za dużo działań pod airdropy, mi się to już nie opłaca. Tak? Uważam, że jest jest to po pierwsze niewymierna nagroda, czasami, z uwagi na szereg czynności, które musimy wykonać. Nie mamy pewności, czy tego airdropa dostaniemy, czy nie. No To jest dla osób, które mają dużo czasu, tak? Ja nie mam tego czasu, nie mam czasu na działanie na testnetach, na mainnetach, na wykonywanie. Działam na jakichś dziwnych sieciach, które dopiero powstają. To nie jest moja gra, to nie jest moja zabawa. Ja szukam większych Didi, szukam właśnie fajnych wejść, gdzie kapitał może pracować. tak? A jeżeli ktoś nie ma kapitału, no to spoko, może próbować tych airdropów, jednak nie jest to takie łatwe. Odsyłam do Tomka z kosza Tradingu. Też jest tego Telegram podpięty w opisie pod tym filmem. Tomek wrzuca niejednokrotnie tam różne airdropy, testnety. Tam dowiecie się więcej. tak? Ja wam tutaj za dużo nie opowiadam. Skupię się właśnie na analizie poszczególnych coinów i na tradingu, bo różnice. Są, słuchajcie, diametralne, tak? Nie może być tak, że osoba, która próbuje ugrać na tym rynku jakieś środki, chce się wyspecjalizować do końca w tym i w tym, tak? Jakby profil osobowy każdego z was jest znacznie inny. I to, jakie wy macie benefity, jakie macie przewagi na rynku krypto, zależy, no i jest wypadkową po prostu tego, jakimi ludźmi jesteście i co robiliście wcześniej. Tak? Jeżeli wy próbujecie tradować, Próbujecie tam odpalać te zagrania na dźwigni, nieustannie na tym tracicie, a nie macie żadnych podwalin, żeby to miało prawo się udać, to w jaki sposób powiedzcie mi, chcecie osiągnąć tutaj sukces i to jeszcze w krótkim czasie, tak roszczeniowo podchodzone do samego siebie. Nie da się. Na rynku krypto jest szereg traderów, jest szereg grup, stowarzyszeń. Które ogromnym kapitałem operują, robią to od wielu lat i nie macie jak konkurować, tam wiecie, z koreańcami w piwnicach poukrywanymi, którzy po 12 godzin dziennie tradują, wymieniają się informacjami. Ich mózg jest wręcz. Przystosowany do tradingu, tak? Tak jak nie wiem, osoby, które często pracują w nocy na dworze, lepiej widzą w nocy, bo im się wzrok wyostrza. Tak samo mózg osoby, która traduje cały dzień, jest przystosowany do tych wszystkich metryk, gdzieś tam wiecie, poszczególnych działań, tego, jak to się zachowuje. Intuicyjnie wręcz wie, co należy robić, czego nie, bo kojarzy poszczególne działania z nagrodą lub porażką, z bólem gdzieś tam emocjonalnym i tak dalej. Więc nie macie jak, jako osoby nowe, nagle stać się pro. -trading. Riderami, działając gdzieś tam w pojedynkę, chcąc się tego wszystkiego nauczyć od podstaw, tak? A w ogóle co mnie już strasznie rozbawiło, wręcz trochę mnie zażenowało pod względem tego, że moja praca idzie na marne. No ostatnio tam miałem kilka komentarzy, po tym jak dodałem na Telegramie zagranie na Ondo, które no, notabene zamknęliśmy na zero, tak? Ale jednak tam ludzie mi pisali, że Marek chujowe zagranie, co ty w ogóle wrzucasz, nie? No. Ogólnie, to jeżeli ktoś jednym zagraniem chce podbić rynek i traduje gra na tej dźwigni na bazie jednego poszczególnego zagrania, to naprawdę to jest to nawet nie jest niebo a ziemia, to jest piekło, a niebo pod względem jakby szerokości rozpiętości skilla, którego wy nie macie w stosunku do osób, które robią to na co dzień, tak? Wy nie macie jak totalnie odnieść sukcesu na krypto w tradingu. W momencie, gdy jesteście osobami, które tak roszczeniowo podchodzą do sprawy i próbują rozliczać nawet nie mniej, ale samego siebie na podstawie jednego, dwóch czy trzech zagrań, to nie ma najmniejszego znaczenia, to jest w ogóle nieistotne, bo w tradingu liczy się gra proporcji, liczy się matematyczne podejście, liczy się strategia, liczy się to, ile środków przeznaczacie na poszczególne zagrań i na ile po prostu jesteście w stanie coś z tego później wynieść w momencie, gdy w odpowiednim momencie zamkniecie pozycję lub stłamsicie tę, która idzie w tę stratną stronę, tak? Po prostu, gdy otwieracie 60 pozycji w skali miesiąca i nawet 26 będzie na plusie, a większe zamknięcie na minusie, to dalej możecie zarabiać z uwagi na to głównie, że tamte pozycje możecie zamknąć na 10, 20, 30% minusie, a te, które zamknęliście z sukcesem, które zakończyły się po prostu no, pozytywnie, mogą zrobić wam 40, 80, 120% zysku i finalnie wasze win ratio może wynosić nawet 30%, ale wy i tak będziecie na tym wszystkim zarabiać. Więc do Póki nie zdajecie sobie sprawy z takich podstaw elementarnych, które powinny towarzyszyć każdemu traderowi, to nie wydaje mi się, że po prostu ktoś z Was mógł na tradingu długoterminowo zarewać. I zacznijmy od podstaw. Niektórzy z Was w ogóle nie oglądali żadnych filmów na ten temat. Nie, nie macie pojęcia o psychologii, nie macie pojęcia o jakichś tam podstawowych założeniach i parametrach tych wszystkich zagrań. Więc ja Was odsyłam do filmu, który nagrałem o tej tematyce. Godzina z kaczykiem, godzina 15 chyba. Takie mega najważniejsze rzeczy, bez których w ogóle się nie ruszajcie. W prawym górnym rogu jest to poradnik, ogieł działa się Bybit, jak grać na dźwigni, shorty, longi i również moje porady na start. Oprócz tego, oprócz tego filmu, który jest mega istotny, go obejrzyjcie, macie w opisie pod tym filmem playlisty z poradnikami, jak nauczyć się poprawnie tradować. Bez tego serio nie ruszajcie w ogóle w świat. Tam macie 14 czy 15 filmów, około 10 czy 12 godzin wiedzy, którą nagrałem. I wrzuciłem tam najbardziej istotne materiały i uczę was tam o tym, jak grać na dźwigni od podstaw, jak odpalać longi, jak rozgrywać listingi, jak rozgrywać odbicia na poszczególnych altcoinach, jak grać short i łapać spadające noże, tak żeby za bardzo się nie zranić, bo taką już w ogóle konkluzją tego, co mówię, jedną z najostrzejszych rzeczy, jakie widziałem na rynku krypto, to to, że ktoś na przykład wchodzi za 50% depozytu w jakiegoś shorta, bo wydaje mu się, że ten token już nie będzie rosnąć, tak? W ogóle na jakiej podstawie ci się tak wydaje, nie wiem, ale zakładamy, że token wzrósł 100% i myślisz, że nie powinien rosnąć więcej i shortujesz, grasz pod prąd, tak? Próbujesz przechytrzyć rynek. I w jaki sposób... Temat słuchaj, akurat trafić ten idealny moment, wchodząc w pozycję jednorazowo za połowę depozytu, nie mając za co tego uśredniać, w przypadku straty, tracąc właśnie połowę kapitału na trading i w ogóle nie, nie mając jakby idealnego entry, które statystycznie gdzieś tam nie ma prawa się udać w długim terminie. Bo jeżeli raz czy dwa ci wyjdzie, super, może trafiłeś, może akurat dobrze coś przeanalizowałeś, ale jeżeli to będziesz robił w kółko, ciągle na przestrzeni paru dziesięciu zagrań, to i tak stracisz wszystko. Jest to po prostu niemożliwe, żeby to ugrać. Więc dopóki nie jesteś w stanie policzyć i wyznaczyć konkretnie oporów, konkretnych poziomów, gdzie shortować te tokeny i sobie tych siatek wejścia w shorty nie potrafisz rozłożyć na poczet pięciu, siedmiu wejść, tak, to nie będziesz sukcesów osiągał, bo jesteś chciwy, bo chcesz od razu za te pół po zarobić razy dwa albo ileś, tak, bo nie jesteś w stanie wyczekać, nie jesteś cierpliwy, nie możesz obserwować tych swoich zagrań. Jeżeli ty sprawdzasz cały czas, co się dzieje z twoim zagraniem, otwierasz ten telefon i patrzysz po 12 minutach od wejścia, jak pozycja się trzyma, Raczej to nie wyjdzie, co nie? Nie masz tego mindsetu, nie masz tych emocji na wodzy, nie jesteś w stanie w ogóle operować tymi środkami, bo bardzo o nie się troszczysz, bardzo dbasz o nie i martwisz się, co się z tym stanie. Nie jesteś pewny w ogóle tego, co robisz, więc przy jakimś szarpnięciu ty nawet nie dotrzymasz do tych parametrów, które sobie ustaliłeś. Bo zamkniesz pozycję manualnie i nie będziesz w stanie tego zrobić, tak? Jak widzicie, ja dopiero sam przecieram szlaki, uczę się wielu rzeczy. Na mojej grupie wrzucam cały czas bezpłatnie wszystkim w formie takiego pamiętnika moje zagrania, moją drogę, moją przygodę z rynkiem krypto, to, to, to co kupuję, to, to co sprzedaję. Więc macie to wszystko pokazane na ekranie od listopada. Każde zagranie jest, no. Po prostu pieczołowicie rozpisane i pokazuje za ile zamknąłem, ile zarobiłem na tym, i Wy możecie to wszystko śledzić, tak? Nie chcę żadnych pieniędzy, nie naciągam was na nic. Więc w opisie pod tym filmem macie link do grupy, jak was tam jeszcze nie ma. Zachęcam do dołączenia, bo dużo Wam na pewno pomoże w tej całej kryptowalutowej przygodzie. Więc ja słuchajcie, często wchodzę w poszczególne zagrania, za przykładowo. 5% kapitału na poczet tradingu, tak? I te 5% kapitału rozkładam sobie na przykładowo 5 wejść po 1%. Czyli na przykład, TIA rośnie, kosztuje 20 dolarów, to mam wejście na 20 dolarach, na 21,5, na 23, 24, 26 i finalnie mam średnie entry na poziomie 23,5 dolara, gdzie jest to na przykład 1300% więcej niż inicjalny rajd cenowy, z którego się ta cena zaczęła i po prostu rozpoczęły się te wzrosty, tak? Więc w takim momencie jestem w stanie już tak łopatologicznie stwierdzić, że okej, okay, no, zrobił token razy paręnaście. W historii kryptowalut na przestrzeni ostatniego kwartału było kilka przypadków w top 100 lub w top 200, że token zrobił taki wzrost wartości, więc statystycznie jest duża szansa, że moje zagranie wejdzie i po prostu będę w stanie zrealizować zysk, tak? A przy okazji Mam entry coraz wyżej, jestem coraz bardziej w pozycji, przyzwyczajam się do tych środków w obiegu, a nie na rausz, wrzucam wszystko raz i po prostu tracę finalnie ten kapitał, tak? Zauważyliście też pewnie, że ja gram w taki sposób, że często stop lossy ustawiam poniżej aktualnej ceny, ale nie na entry price, czy nie zamykam pozycji z ręki, tylko daję temu się ruszać, tak? Czyli na przykład, jeżeli mam longa na arbitrum, na dolara 60 mam entry, to ja słuchajcie, nie ustawiam teraz sobie stop lossa na 1,6, bo zamknę pozycję na 0. Buduję te pozycje poniżej. Mam środki totalnie znaczące jeszcze na pośrednianie pozycji i mogę sobie za kolejne 50 czy 75% całkowitej docelowej kwoty wejścia wchodzić w te pozycje poniżej, żeby zbić cenę entry z dolara 60 na dolara na 35 czy 40 i wtedy na dźwigni razy 4 mieć likwidację na poziomie dolara 10, na przykład, tak? gdzie nie wydaje mi się, że arbitr może w ogóle zawędrować. Więc prędzej czy później ta moja pozycja musi się obronić, gdy rynek będzie rosnął, bo po prostu prędzej czy później to za tyle zaskoczy i będę miał z tego. Jakieś środki e, zainkasowane, tak? Więc po prostu uważam, że w sytuacji, gdy nie jesteście tego w stanie zdzierżyć wręcz, tak? Jakoś przetrzymać tych wzrostów, tych spadków, być w pozycji przez kilka, kilkanaście dni, to wy w ogóle nie macie charakteru, żeby tradować. prędzej czy później skończy się to źle, albo spojrzycie, że dobra, wystarczy, zamykacie pozycję z ręki i w ogóle wszystkie parametry szlak trafił, bo wy zarobiliście 16%, a przy kolejnej pozycji, w którą wejdziecie, stracicie 60%, bo nie chcecie dopuścić do likwidacji, czekacie, aż to odbije, nie chcecie stracić środków wychodzi z założenia, że pozycja niezamknięta to niezrealizowana strata, a prędzej czy później was potem kasuje i tracicie kilkukrotnie większy kapitał niż zyskaliście tym jednym zagraniem wcześniej, tak? Więc serio, rynek krypto, szczególnie trading, to jest gra liczb. Nie możecie dopuścić do sytuacji, w której angażujecie tak duży kapitał, w której nie jesteście na, na wodzy jakby z waszymi emocjami, nie jesteście w stanie śledzić na spokojnie tego, co się dzieje, ewentualnie właśnie tak na chłodno dobierać dalszych parametrów rozgrywki, tak? To cechuje dobrego tradera na dźwigni, że tak Taka osoba jest w stanie zrezygnować z natychmiastowej gratyfikacji, to raz, tak? Jest w stanie odciągnąć dane zagrane w czasie, tylko po to, żeby one wyszło, budować je przykładowo przez wiele tygodni czy dni, żeby potem to wyratować i zainkasować zysk po czasie i nie łasi się też na łatwe pieniądze na początku, bo macie parę procent, bo później nie odrobicie tego ze strat, które gdzieś tam no, poczynicie, tak? I które będą Wam towarzyszyć. Więc po prostu te wszystkie gdzieś tam konkluzje, które z tego płyną, są takie, że jeżeli jesteś osobą z, tak, z takim ADHD, trochę na rynku w cudzysłowie, tak? No niektórzy może serio mają, ale po prostu, jeżeli wam towarzyszą takie nagłe, spontaniczne emocje, e, robicie coś na siłę, e, na szybko, to nic z tego dobrego nie wyjdzie, tak? Po prostu dopóki nie możecie tych waszych zagrań traktować bezemocjonalnie, jak taki wiedźmin po prostu, który tam wiecie, nie wie co to empatia i nie ma pojęcia, co rzeczywiście się dzieje z jego emocjami, to dopóty nie będziecie odnosić sukcesów, prędzej czy później stracicie środki, bo po prostu będziecie z nimi zbyt bardzo związani i będzie to sprawiać to, że będziecie po prostu podejmować wręcz nieświadome decyzje, które finalnie rujnują cały docelowy efekt i nigdy na tej dźwigni nie zarobicie. Tak? Kolejna rzecz, na dźwigni można albo skalpować, grać w takie swingi, krótsze gdzieś tam zagrania, albo tak jak ja często budować pozycję na dźwigni razy 2, razy 3, razy 4, razy siedem i po prostu mieć na przykład jedno, dwa, trzy zagrania równolegle, ale przez okres kilku dni czy kilkunastu dni. Tak? Tak? Ja wolę często rozegrać paręnaście pozycji, 20 pozycji w skali miesiąca, ale mieć z tego 70-80% win ratio, niż grać 50-70 pozycji, ale mieć znacznie niższy wynik. Tak? I oczywiście to nie jest w interesie moim czy innych youtuberów, żeby wam opowiadać, żebyście grali mniej pozycji niż więcej, bo nie ma co ukryć, mam współpracę z giełdą ByBit, mam wynagrodzenie, które płynie z tego, że rzeczywiście tradujecie. Nie pochodzi ono od was, pochodzi od giełdy, bo ona pobiera prowizję i dzieli się tym ze mną, tak? Ale ja uważam, że wolę wyszkolić was jako osoby, jako jednostki, które będą zdatne do długoterminowego porwania na rynku krypto, do takiej serio fajnej przygody, żeby się nie wykasujecie za miesiąc czy dwa, nie zrujnuje wam to życia, tylko będziecie w stanie po prostu podejść do tego na chłodno, a prędzej czy później mi to i tak się zwróci z nawiązką, tak? Bo dołączycie do areny, bo z tych afilacji wpłynie mi może pięć razy mniej w skali miesiąca, ale w długim terminie, by wy będziecie dalej klientami, dalej będziecie w mojej społeczności, bo będziecie mi wdzięczni za dobre rady i będzie to się po prostu tak fajnie, komplementarnie uzupełniać. Więc ja wychodzę z takiego założenia. Myślę, że jest to poprawne psychologicznie. Może nie mam natychmiastowo jakichś mega pieniędzy z tego, ale po prostu uważam, że prędzej czy później to mi się zwróci, bo wy będziecie również osobami, które nie popełniają głupich błędów i są w stanie na rynku krypto, na, na tradingu nawet serio zarabiać. Więc co jest bardzo istotne, jeżeli chcecie serio tradować, odnosić sukcesy, to nie możecie wybierać giełdy, na której tradujcie. Tak swobodnie, bo Wam się wydaje, że akurat ona jest korzystna, bo słyszeliście, że Binance, bo coś tam, tak? Ja korzystam z Bybita przez to, że mam i wynegocjowany 10% cashback dla Was, i jak zobaczcie na tej stronie, jest taki kalkulator, który pokazuje, ile na poszczególnej giełdzie mielibyście zysku lub straty z tych samych zagrań, z identycznych wejść z uwagi na prowizję, które giełda pobiera, tak? I na przykład na jakimś Coinbase macie znacznie mniej niż przykładowo na Bajbicie, tak? A na niektórych giełdach, jak widzicie, bylibyście nawet na minus tą samą strategię, mając te same zagrania, rozgrywając. Więc macie i bonusy na start, i cashback, i macie VIPa na naszym Discordzie, kosza tradingu. Robicie te konto, nabajbicie z linku poniżej, jest to giełda, na której tradujemy. Mamy najniższe prowizje w Polsce, dzięki moim bonusom i promocjom, które dla Was przygotowuję. Często okresowo też macie giveaway'e, konkursy na moim telegramie i dzięki temu macie dostęp do całego ekosystemu, wspieramy się nawzajem. Ja Wam oddaję część prowizji, dużą część prowizji, w formie właśnie bonusów, cashbacków, kursów, które robimy. Macie dostęp do kursu tradingu bo ja dzisiaj nie będę opowiadał przez 3 godziny co ja, chociaż mógłbym, jak widzicie, dobrze mi to idzie, ale po prostu stworzyliśmy taki kurs chłopakami od nas, Teamu, Akademii Kryptowalu, gdzie macie do odebrania tam 100 lekcji prawie za darmo. Wystarczy wam Bybit ode mnie, rejestrujecie się z linku poniżej i odbieracie kurs tradingowy, gdzie się też uczycie tych formacji, analizy technicznej i wszystkiego, co wam się przyda, tak? Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, droga wolna, śmiało, stworzyliśmy to wszystko, żebyście właśnie z tego mogli korzystać. I po prostu reasumując, tak, dopiero w momencie, gdy zdacie sobie sprawę, z tego, jakie emocje wam towarzyszą, co trzeba zrobić, żeby korzystnie z tego wyjść, jak policzalne to jest lub nie w waszym wydaniu, to wy będziecie w stanie na tradingu zarabiać, tak? I wtedy prędzej czy później, w skali dnia, tygodnia, będziecie w stanie kręcić nadwyżki, które sprawią, że możecie się z tego utrzymywać. Trading to jest według mnie wręcz jedyna praktycznie i taka regularna opcja na zarabianie na krypto po prostu no, każdego tygodnia czy miesiąca może wielu osobom zastąpić pracę, ale pamiętajcie, że nie jest łatwo. Większość ludzi na tradingu się podda, Traci środki, nie wróci do tego nigdy i po prostu zrobi przestrzeń dla 5 do 12% najlepszych osób, które rzeczywiście zarabiają na tym miesiąc-miesiąc miesiąc. środki i gromadzą je cały czas, a są to środki znacznie wyższe niż te, które tracone są przez osoby, którym się nie uda. Więc jeżeli będziecie konsekwentni będziecie w stanie po prostu diametralnie zmienić swoje zachowanie i podejść do sprawy kompleksowo, to gwarantuję Wam, że prędzej czy później się uda, tak? Musicie wyszukać coiny, które mogą po prostu wybić, mogą być przewartościowane i grać w jedną albo drugą stronę, co opisuje, tak jak mówiłem, bardzo obszernie w playlistie tradingowej, w opisie ona jest, jak poprawnie tradować. Serio, otwórzcie sobie, zapiszcie w zakładkach, obejrzyjcie te filmy w parę dni, będzie Wam łatwiej. Zapiszcie sobie nawet w notatniku, Taska na każdy dzień, dwie godziny z filmów Marka o tradingu i po prostu później będzie dużo Mniej zbędnych pytań i mniej jakichś takich głupich narracji. Więc w prawym górnym rogu przypinam Wam też materiał o giełdzie Bybit, jak wpłacić środki, jak wypłacić tam złotówki, euro, jak tam w ogóle się zweryfikować i odebrać te bonusy. Więc macie go pokazanego również na głównej stronie mojego kanału. Po kliknięciu w kryptowaluty dla początkujących nazwę kanału, Wam się ten film wyświetli oraz jest w opisie pod tym filmem. Łącznie da Wam to szereg wiedzy, która myślę pomoże ustrukturyzować Wasze zagrania i wyjaśni, w jaki sposób to wszystko działa. Więc jeszcze rozwijając trochę temat tego tradingu, to można to robić na podstawie wielu różnych wytycznych, tak? Większość osób używa analizy technicznej, mamy w tym kursie Akademii poruszone te tematy, ale dużo osób po prostu gra pod wydarzenia, gra pod poszczególne aktualizacje na danych coinach, gra pod wybicie danych patternów i struktur z uwagi na to, że są one powtarzalne, co również analiza techniczna bardzo ładnie pokrywa. Gracie też pod zmiany wolumenów, pod to, że są jakieś, wiecie, informacje, jakiś wasz ulubiony youtuber przykładowo opublikował 13 minut temu analizę e, coina, nie wiem, doczkojna i finalnie mamy szansę na to, że jest to tak duży YouTuber, że on zrosie na wartości, bo dopiero więcej ludzi obejrzy ten film. Czy naturalnie możemy wejść w longa? I są to takie po prostu dozy prawdopodobieństwa, które sprawiają, że w długim terminie, rozgrywając te coiny, z uwagi na coś, z uwagi na poczynioną analizę, macie szansę na rozegranie tego w optymalnym dla was scenariuszu bardziej niż na to, że to po prostu nie wejdzie. Ale żeby to wyszło, to po pierwsze musicie korzystać z mniejszej dźwigni, bo na dużej dźwigni są takie fluktuacje, rynek krypto was wykosi, raz w jedną, raz w drugą stronę. Market makerzy zdejmą z was środki nie będziecie mieli za co grać. Po prostu jak gracie na dźwigni, to musi być ona mała, według mnie po prostu, tak, co również nie jest w moim interesie teoretycznie krótkoterminowo, ale się tym z Wami dzielę, żeby... Fajna społeczność budować, żeby pomóc wam serio tutaj serdecznie na tym rynku kryptowalut operować, szczególnie w tradingu, który jest najcięższą chyba gdzieś tam rzeczą w krypto i takim rzemiosłem, które nie każdy z was opanuje finalnie. Więc jeżeli wam to nie idzie, po prostu postarajcie się świadomie się odciąć, skupić się na altcoinach, skupić się na jakichś rozgrywaniu listingów na spocie, na jakichś tam lunchpadach, na inwestowaniu w bitka w Ethereum, na kupowaniu ich taniej, na migracjach tym kapitałem w odpowiednim momencie, zamiast na siłę bić się z koniem i próbować czegoś, co wiecie, że charakter nie jest z wami. Spójne i wam po prostu nie wyjdzie, tak? Nie tradujcie na siłę, bo nic z tego nie będzie. Osoby, które chcą zaangażować się mocniej, odsyłam do tych playlist, odsyłam na mojego telegrama, tam wszystko na bieżąco publikujemy i macie informacje z pierwszej ręki ode mnie oraz filmy, które na bieżąco wrzucam w opisie. Więc można powiedzieć też, już kończąc temat tradingu, że on jest znacznie bardziej wymagający czasowo niż inwestowanie na spocie, ponieważ każdego dnia musicie śledzić te pozycje, rozpracowywać te wejścia, liczyć sobie to wszystko, jest kalkulator na Bybit, ale trzeba też mieć swoją strategię, wiedzieć ile możecie stracić w ciągu danego dnia, żeby to odrobić w ciągu następnych, godzić się ze stratą, opanować te emocje, jest to praca no na minimum parę godzin dziennie, żeby sobie fajnie to wszystko rozpracować, bo to, że macie jakiś sygnał, to nic nie znaczy prawie, tak? Wy go albo źle wykorzystacie, albo coś pójdzie nie tak. To, że ja wrzucam jakieś zagrania, a wy nie macie elementarnej wiedzy też wam się nie uda z reguły, tak? Musicie mieć cały taki zalążek przygotowawczy na początek rozgrywania tych zagrań, żeby długoterminowo coś z tego było. Więc można powiedzieć, że trading jest bardziej angażujący czasowo niż takie inwestowanie w altcoiny i w poszczególne gdzieś tam aktywności na krypto, które często pokazuje. No i przechodzimy płynnie do tego drugiego sposobu, czyli po prostu inwestowania. Inwestowania w okazję, inwestowania w niedoszacowane coiny, inwestowania w coiny już doszacowane, ale mocne fundamentalnie z perspektywą na więcej, inwestowania w projekty, które po prostu mają świetlaną przyszłość i coś przed nimi czeka, coś stoi, jakaś droga, którą po prostu tim sobie obrał i konsekwentnie realizuje, tak? I naszym zadaniem fundamentalnie właśnie jako taki research jest znaleźć altcoiny, które mają szansę na duży zysk w relatywnie niedługim czasie. To jest taki klub programu, który na rynku kryptowalut po prostu musi się ziścić, żebyśmy zarobili jak najwięcej. No i to jest takie, bycie, trochę masło maślane, ale taki jest nasz cel i takie gdzieś tam e, powinniśmy mieć perspektywy przed sobą e, rozłożone, żeby tak właśnie działać no i szukać sobie takich kryptowalut, a nie innych. Więc po prostu, ja na przykład zaserwowałem wam ostatnio IDO projektu Bonus Block, na no, Bybit'cie cały czas to jest aktywne, sprawdźcie sobie ten film w prawym górnym rogu, tam macie wszystko opisane, na moim kanale to jest ostatni materiał, jak uczestniczyć w IDO, czyli Initial Offering takiego koina, który jeszcze nie powstał, który nie jest jeszcze na listingu, na żadnej giełdzie nie jest notowany, możecie go mieć przed tym listingiem, tak? Macie tam parę procent szans, że wasz ticket akurat będzie szczęśliwy, będziecie mieli miejsce na tej WLC, na takiej white listie, czyli grupie, gdzie was po prostu, no, biała lista to się nazywa, czyli że traficie na przykład jako tysiąc inwestorów na możliwość inwestycji po 100 dolarów w taki token, gdzie została By bitowi przydzielona i z tego często się robi razy 10, razy 20, a jeżeli się nie uda, środki Wam są zwracane, więc zobaczcie sobie ten film, według mnie jest wartościowy, warto zobaczyć, bo to jest teraz aktywne od właśnie północy chyba w piątek, tak? Dzisiaj do bodajże gdzieś tam poniedziałku trzeba mieć te koiny, wszystko tam wytłumaczyłem, nieważne. Więc to jest jedna z takich podstaw i jedna z takich metod, tak? Oprócz tego, co warto podkreślić, inwestując w altcoiny ogólnie na rynku krypto bez dźwigni, po prostu na spocie, macie tutaj dwie przewagi nad tymi, którzy grają na dźwigni, jeżeli nie potraficie tego kiełznać. tak? Po pierwsze, mniej czasu. Możecie sobie zrobić research raz na dwa, trzy dni, coinów, newsów, informacji, obejrzeć parę filmów, telegramów, twitterów, zobaczyć, co się dzieje i na tej podstawie rzeczywiście podjąć jakieś tam decyzje, czy warto dany coin kupić, czy nie. To po pierwsze. Po drugie, macie tutaj siatki orderów, często sobie razem wystawiamy, kupujemy dane coiny w momencie flash crashy, korekt, mamy stable coiny przygotowane na ten poczet, tak? Czyli tak jak ostatnio nagrywałem film Prawy Górny róg znowu e, z portfolio na HOSSE, gdzie pokazałem 10 kryptowalut, które akumuluję aktywnie w najbliższym czasie, to tam ustawiłem konkretne poziomy wejścia w nie wszystkie, dzięki czemu kupiliśmy na jeden z crashy parę tygodni temu, czyli takich nagłych korek na rynku krypto, które się szybko regenerują, sobie te altcoiny dużo taniej niż były wcześniej i Mamy torby fajnie popakowane. Kupowaliśmy na przykład Jupitera po 50 centów, po 40 parę nawet go kupowaliśmy. A widzicie, ile teraz kosztuje na ekranie. Kupowaliśmy solane po 100 dolarów, 110, 120. Teraz kosztuje prawie 200. Kupowaliśmy RNDR po 5 dolarów 40 centów. Teraz kosztuje 11, tak? Pi Network. No i dużo tych projektów. Tam 4 z 10 już zrobiły od 100 do 200% zysku. Więc ja osobiście uważam, że warto w ten sposób rynek rozgrywać, gdzie mamy mało czasu, żeby oddać się automatyzacji procesów, ustawić sobie ordery, znaleźć coiny, wyczekać spokojnie, poczekać na korektę, bo prędzej czy później większość z nich spadnie na wartości i kupicie je taniej niż w momencie, gdy wam się wydaje, że są teraz okazyjne cenowo, tak? Więc po prostu cierpliwość również musi zachować inwestora, który po prostu długoterminowo podchodzi do rynku, nie chce aktywnie tradować i liczy na zysk w dłuższym terminie. Tutaj również jest coś takiego, że wy macie początkową kwotę inwestycji, to się różni mocno, właśnie tym, tak? Że nie operujecie kapitałem cały czas, każdego dnia, tylko macie przykładowo 10 tysięcy dolarów, wrzucacie 7 tysięcy w altcoiny, trzymacie na poszedł korekt i flash crashy, dorzucacie sobie co miesiąc może więcej środków, bo zarobicie w tym prawdziwym życiu, ale jednak jakby to jest dużo dalej ten efekt widziany, tak? Cashujecie się za 3 miesiące, za 9, za 15, musicie wyczekać. I takim super sposobem, jeżeli nie macie też dużo czasu, jest to, żeby założyć sobie Ledgera, założyć sobie jakiś trezor, czy nawet choć metamaska, tak? Na ten portfel sobie przesyłać, talt koniec Bybita, żeby grubą kreską oddzielić się od tego, co kupiliście i co chcecie się długoterminowo przetrzymać. Tak, po pierwsze, różnie jest. Giełdy mogą upaść. Wiecie, ja się znam założycielem Bybita z Benem Joe, e, który gdzieś tam tym wszystkim zarządza. E, byliśmy parę razy na jakimś drinku, na jakiejś konferencji, na jakimś wyjeździe i wszystko jest ok, mam informację od środka, ale nigdy nie wiemy, czy to się nie skończy w którymś momencie, więc po prostu. Zawsze ostrożność jest po prostu bardzo ważna i przestrzegam, żeby niezależnie od platformy, z której korzystacie, środki długoterminowo, nie tylko z uwagi na możliwy kolaps jakiejś giełdy, tam upadek, tylko przez to, żeby samemu sobie związać ręczki, masochistycznie podejść do tematu i uniemożliwić sobie sprzedaż coinów, które trzymamy na długi termin. Tak? Drugi fajny sposób. Majko od Nazareny często właśnie to robi. To jest staking tokenów, które mamy. Mamy na przykład Celesję w portfolio Jupitera czy jakiś Dimension i te wszystkie tokeny można stakować, tak? Z uwagi na co macie potem ekspozycję na poszczególne airdropy na tych sieciach, nie robiąc nic, czyli jeden benefit, drugi, nie macie jak tego sprzedać, chociażbyście chcieli, bo urosło 20%, to nie jest wasz cel. Wy chcecie zarobić więcej, tak? Więc stajkujecie tokeny na 3, 6, 12 miesięcy i blokujecie. I z reguły na hoście jest to korzystne z uwagi na to, że po prostu macie jakieś tam airdropy przy okazji, Macie jakieś APR, dostajecie dodatkowe tokeny za staking, a przy okazji, no odciągacie w czasie możliwość sprzedaży. Nie macie jak tego zrobić, choćbyście choć chcieli, tak? Taka lokata bankowa na określony czas, który z reguły korzystnie wpływa na hoście, warto to rozważyć. No i po prostu, jeżeli macie te coiny albo na stakingach, albo na lecie albo nawet na hot wallet, ale nie na giełdzie, to macie mniejszą szansę, że sami sobie zaszkodzicie że sprzedacie to w nieodpowiednim momencie, tak? Nie macie też jak sprzedać tego na korekta, gdy się boicie, bo nie macie tego na giełdzie, byście musieli coś wysłać, przesłać, cold wallet sobie gdzieś tam schowajcie, frazy, godzinę sobie przyznaczcie, żeby do babci pojechać czy coś, żeby to wszystko wziąć, dzięki czemu będziecie mieli czas na zastanowienie się i to pomaga, serio, po prostu nie jesteście maszynami, nie jesteście robotami, każdy człowiek ma małpi mózg i często po prostu ciężko mu opanować te swoje takie pierwotne emocje, że y, spada, sprzedaje, tam rośnie, kupuje, to takie wiecie, jest głupie. Po prostu trzeba mieć pewne metryki, strategii, które się trzymamy i serio, tak jak na papierze, tak robić w życiu, dzięki czemu łatwiej nam potem długofalowo też ufać samemu sobie co wpływa i oddziałuje na inne inwestycje w życiu i ogólnie na takie ogarnięcie życiowe co jest no jakże wskazane. Osoby, które chcą spróbować tego tradingu, mają na giełdzie Bybit teraz airdropa do odebrania. A airdropu, tak już mówiąc, macie właśnie 200 dolarów w pozycji lewarowanej. Jest to 20 dolarów na dźwigni razy 10. Więc jeżeli chcecie spróbować, już macie ochotę, tak, pierwszej metody, to wpłacacie sobie 100 dolarów na Bybita, robicie weryfikację z linku poniżej w opisie pod tym filmem jest to link tam odbierz 200 dolarów pozycji na ethereum Bitcoinie, lub ten drugi wybieracie z memcoinami, do wyboru, do koloru i to działa w taki sposób, że jak zyska wasza pozycja, jesteście na plusie, zamykacie ją sobie na jakieś tam kwocie, nie wiem, 70 dolarów i ten zysk możecie wypłacić, tak? Kupić sobie za to jakieś krypto, cokolwiek chcecie, a w momencie, gdy się nie uda, to tę pierwszą pozycję giełda pokrywa wasze straty, tak? Więc te wasze 100 dolarów lub więcej sobie potem możecie wypłacić, które wpłaciliście na Bybitę i że wam się nie spodoba jakimś cudem, a jeżeli słuchajcie, stracicie, to po prostu ten kupon przypada, nic nie tracicie, e, tak realnie żadnych namacalnych pieniędzy. Więc przetestujcie, jeżeli korzystacie z innej giełdy, z Kucoina, z Binance'a, z OKEX'a, to zobaczcie sobie, jak to działa, bo myślę, że warto skorzystać, może wam się Bybit spodoba. Przy okazji macie przypisane i się kwalifikujecie na te wszystkie bonusy, o których opowiedziałem dzisiaj i które są w tych poradnikach opisane, czyli te cashbacki, bonusy, turniej właśnie co miesiąc na Discordzie, VIP na Discordzie z zagraniami od naszych traderów, kurs Akademii Kryptowalut. Czy się zarejestrujecie z linku tego góry, czy z tego z dźwignią, od was to zależy, co wybieracie i z której promocji chcecie skorzystać. Zapraszam do sprawdzenia. Więc słuchajcie, ja wam dzisiaj przedstawiłem tak z grubsza, e, takie największe różnice między tradingiem na dźwigni, a inwestowaniem długoterminowym, między tym mindsetem, na co się nastawiacie, jak wyglądają przepływy kapitałowe. Oczywiście to nie wszystko, to jest taka namiastka, ale nie jestem w stanie w jednym filmie, żeby nie przynudzać, opowiedzieć wam po prostu o wszystkim, tak? Więc odsyłam raz jeszcze do tych playlist w opisie, tam o wszystkim powiedziałem. Generalnie po prostu bym miał podsumować takie. Charakterystyki osób, które powinny się zajmować jedną tematyką lub drugą, to większość ludzi powinna inwestować długoterminowo, tak? Przynajmniej sobie 80-70% portfolio przeznaczyć na długi termin, na te altcoiny, na bitcoina, kupować go na korektach, na flash crashach, uśredniać cenę, to wszystko korzystnie wpłynie potencjalnie na wasz portfel. A zamiast tam, wiecie, mieć 100% na dźwigni, gdzie możecie wyzerować kapitał, złe emocje towarzyszą, jeżeli wam wpływa dźwignia na wasze życie, czy macie gorszy humor, przez to, że macie pozycję na minusie coś jest nie tak, tak? Nie jesteście gotowi. Więc po prostu albo zmniejszcie kapitał, albo sobie pójście na jakiś czas, ogarnijcie się trochę, e, pozwólcie temu rynkowi kryptowalut się pokazać z dobrej strony, zacznijcie przyswajać wiedzę poprawnie i wtedy wróćcie do tematu już z taką nową energią, z czystą kartą, tak? Po prostu długi termin to dla wielu osób jest lepsza rzecz, gratyfikacja odciągnięta w czasie, bez skoków dopaminy, bez jakiejś takiej nagłej jazdy, ale jednak po prostu sprzyja to korzystnie rozwojowi waszej sylwetki inwestora po prostu w Sprawia, że raczej zarobicie, może nie tak dużo, jak wam się wydaje, ale macie na to dużo większe szanse niż na tradingu. A jeżeli jesteście osobami wytrwałymi, konsekwentnymi, dążycie do celu, wiecie, że jesteście ogarnięci, trzymacie się planów, strategii, umiecie analizować rynek, jesteście strategiczni, to trading jest dla was, ale na pewno zajmie to chwilę, żeby się ogarnąć i nauczyć tych wszystkich parametrów. Moje filmy mogą w tym pomóc. Zrobicie z tym, co chcecie. Na moim Telegramie dzielę się moimi zagraniami, rzucam głosówki z tym, co robię, analizy rynku. więc Zapraszam serdecznie, ja raz jeszcze proszę o subskrypcji kanału i w górę, jeżeli się podoba, a w tym filmie to już tyle. Dziękuję za wysłuchanie i dajcie znać, czy chcecie więcej takich szczerych filmów z kamerą na bazie mojego doświadczenia o poszczególnych tematach tego rynku. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się. Cześć.